Halo, witam serdecznie, chyba w 25. już odcinku z serii The Last Faith. W sumie udało mi się odblokować całkiem interesujące kwestie w Świątyni Obalonych Bóstw, gdzie to rozpoczęła się cała nasza historia w tym oto miejscu. Odblokowałem właśnie pierwsze drzwi i wydaje mi się, że jeszcze kolejne wrota będą dostępne do odblokowania. To właśnie znalazłem jakiś klucz więzienny i cały ten klucz znajdował się w górnym Mithringal. Więc ciężko było to zdobyć, musiałem mieć jednak double jumpa i dopiero wtedy tu się znajdował. Więc jeżeli chcecie odnaleźć, to właśnie tam jest kolejny artefakt. I co, zobaczymy sobie właśnie nowe tereny w związku z kluczem. Mamy na przykład pierwszą salę, którą odblokowałem i mamy rudę półcienia. Więc jeżeli moja teoria jest słuszna, odblokujemy także inne wrota, na przykład tędy. No i zapewne będzie to jednak o wiele wyższy poziom trudności. Tak, klucz więziennika, zobaczmy. Mamy nowych wrogów. No i proszę bardzo, ile mają HP. Dobrze jednak, że poszedłem w obecnym kierunku. Kilku nowych przeciwników, ale nawet nie zdążę wykonać ataku. To skoro jakiś biskup czy tam strzelec, wystarczy mu raz przejść na plecy i po robocie. Ten w sumie wychodzi całkiem prędko. Ale w sumie myślę, że jest trochę niższy jednak poziom trudności niż w tym górnym Mithringal. Tam było jednak trochę jeszcze ciężej. Dobra, ten nie nadąża. Zbyt zwinny jestem. Wow, a co ja widzę niżej? Jakiś przerażający stwór. Wow, co on w ogóle odwalił? Atak na całą salę. Dobra, jakkolwiek go dokończyłem, ale koleś jest warty 4000. Gigant sakramentalny, tak zwane. I tym oto sposobem odblokowałem przejście naokoło. Jakbym miał jakieś problemy. No w sumie można by było się niby wycofać, czy to się opłaca, albo dobra, idziemy dalej. Bo w sumie mam tu wystarczająco golda na kolejny level, ale żeby się przeciwnicy zrespili, to jednak mało przyjemne. Czyli się nie przedostanę. Natomiast kolejne sale. Dobra, lokacja jest jednak większych rozmiarów. Trochę jednak trzeba będzie poczekać, zanim wszystko rozwiążemy to. O, jacy wrogowie. Przerażające. Latający diabeł. Czy jak go nazwać? No mój obecny build nie jest jakiś super efektywny. Będę musiał powoli ich jakkolwiek obijać. Chociaż w sumie mocny atak krwisty. Ta, to już sobie lepiej poradzi. Jakiś kapłan. W sumie jesteśmy w świątyni bóstw, czy tam jak to się nazywało. No to znowu jakaś przeogromna sala. Ciekawa kwestia, czyżby była jakaś walka z bossem? Arena prezentuje się dosyć epicko. O, mamy save'a. Dobra. I w sumie w tym miejscu może warto było podróżować do głównej bazy, tylko głupia sprawa, że muszę przejść między wszystkimi save'ami. Tam gdzie jesteśmy, to jest sam początek gry. Teoretycznie. Nie, może więcej siły niech będzie. Zaraz wbijemy na 80 level. I co, wracamy. Kurde, ale to będzie się długo przechodziło. Jak to jest? Komnata świątyni. Niech będzie.
O, są i ukryte przejścia. Właśnie cela wyglądała dosyć podejrzanie. Gdzie ja się w sobie znajduję? O, ilu przeciwników! No nie! Chwila, moment, jak oni nawalają. Dobra, z tego co widzę, w sumie wystarczy jakiegoś double jumpa wykonać i po robocie. Wtedy w zasadzie już nic tam nie zrobi przeciwnik. No proszę bardzo, ale to dopiero pierwsza faza. Kto wie, co nas jeszcze czeka zaraz. No nie. Tyle? Jeszcze drugi. Nie tak łatwo. Dobra, rzeczywiście udało się odblokować przejście i tym oto sposobem mamy materiał. Zobaczmy. Urok ciemnej komety. A które to jest nowe? Tędy? Uzdrowienia z parowania? Obrażenia od parowania. Piętno wytchnienia. Nie, to jakieś specjalne buildy. Dopiero wtedy bym mógł to jakkolwiek wykorzystać. No tak, czyli pod jakieś buildy akurat staty byłyby ulepszone, dla mnie osobiście raczej nie. Dobra, podróżuj. Nawet mi się nie chce podróżować, dobra, idziemy niżej. Wow, zaraz, zaraz. To jest więcej możliwości niż sądziłem, tyle pięter po drodze. Zaraz wszystko sprawdzimy. Zaraz wszystkich bohaterów uratujemy, czy tam mutantów raczej. Tu już niczego nie mamy. Skrócę wasze męki. Kurde, ta lokacja jest o wiele większa niż sądziłem. Patrzcie na to, jeszcze tyle do sprawdzenia. Niesamowita. Nie spodziewałem się, że będzie to aż tak rozległe miejsce. Fajna sprawa. Dobrze w sumie sobie postać jeszcze ulepszyć przed kolejnymi terenami, które mogą być jeszcze bardziej ryzykowne. To ten bohater tutaj uderzy raz. Wystarczy skoczyć ci po robocie. Tego już chyba dokończymy. A nie, kurde, głupia sprawa, ale w sumie obrażenie nie ma aż takich super wielkich. Bez żadnych sekretów i wracamy. Kolejny stwór przeogromny. Kurde, że skoczyłem. No, trzeba tam skoczyć, gdzie on właśnie wali młotem. Czy tam buzgdyganem ogromnym. Dobra, będziemy zataczać jakieś kręgi wokoło. Zobaczmy. No, arena. Ilu wrogów, kurde, zaraz będę miał krwawienie najgorzej.
to z kolei... A, kiedyś się pojedynkowałem z podobnym przeciwnikiem. Posiada jakieś kombosy ogniste. Jeszcze się potrafi spalić. Kurde, ale głupia sprawa. Jeszcze oparzenie muszę uleczyć. No nie, tyle przeszkód. Ciężko właśnie uciec przed tym atakiem latającym. Głupia sprawa. A dobra, wystarczy jakoś oddaje się tyle. Dobra, chyba ostatni przeciwnik. Znowu czaruję, kurde, ten atak jest mało przyjemny. Może przejdę mu naokoło. Dobra, nareszcie, o rany. 12 tysięcy kasy. No to nie zawartości. Herb rodu Walrynów. Leonardo Warlen podarował Laddakowi herb swego rodu, choć nikt nie wie dlaczego. Wiadomo tylko, że bardzo mu ufał. Jednak po zniknięciu Leonarda zniknął również herb, pochłonięty przez cień stworzony przez tego, który zajrzał za zasłonę. Dobra, te herby wykorzystywało się na samym dole. W tej oto lokacji, w zatopionej krypcie. Do tej pory miałem dwa herby, to jest trzeci, a trzeba mieć jeszcze czwarte. Nie wiem, gdzie on może być. Więc jeszcze musimy zrobić inne postępy. Dopiero wtedy. Jest jakoś bardziej umiejętnie, trzeba przeskoczyć w moment. Co jest? Dlaczego ja w tą stronę doszło? Dobra, nieważne. Chwila moment. Czy ja mogę tak daleko doskoczyć? To trzeba jakieś combo zrobić niesamowite. O, teraz. No i rzeczywiście mamy skrót. Tak jest. Jeszcze tędy coś by było. Zaraz zobaczymy, chyba ostatnia arena, jaka nas jeszcze czeka. No jest mechanizm. I tym oto sposobem wracamy na początek gry. Tak jest, kto by się spodziewał. Jakoś dziwnie to wygląda na mapie, jakby jeszcze jakiś sekret był dodatkowy, ale to raczej nie ma znaczenia. Dziwna sprawa. Czasami mi mapa się jednak buguje na różne sposoby. No tak, może pamiętacie, ale w tym miejscu był początek historii. A gdyby to była walka z ostatnim bossem, to by było dopiero interesujące ze strony twórców. A jeszcze mamy jakieś kolejne przejście, zaraz zobaczymy. Kolejne zamknięte sale, raczej za pomocą klucza do obrady je odblokować. Tyle? Bez żadnych sekretów, nic w tym stylu? Tu jeszcze było ukryte przejście, może... Nie, nie wiecie. Tam warto ścianę obszukać. Moja broń straszliwa, bije na odległość.
No jeszcze mamy jakąś tam wątrobę, czy co to jest. I chyba tyle. Oryginalna lokacja została sprawdzona szczegółowo, kto by się spodziewał. Co ja tam, zero kasy dostałem za niego? Dobra, więc chyba tyle. Ale coś tu jeszcze mamy? Nie, czasami są takie błędy graficzne, wydaje mi się, że więcej już byśmy nie odszukali. Dobra, może te mury Mithringal bym jakkolwiek rozpoczął przynajmniej jakiś, nie wiem, skrót odblokuję albo coś w tym stylu. Tu ostatnio właśnie próbowałem rozpocząć eksplorację. Może jakieś, nie wiem, kolejne zrobię postępy wartościowe. Teraz się przekonamy. Tam mamy po pierwsze materiał. Ale dobra, do jeszcze jakkolwiek wrócić? Czy to jest zbyt wysoko? No dobra, do całe szczęście. Wyżej się na razie nie przedostanę. Tam pamiętam, że mieliśmy jakiegoś save'a. Wyjmuję mu wszystkie flaki, a z tego został, nie wiem, słup soli i tyle. Ja nie mogę, ta lokacja jest porąbana w ogóle z tymi przepaściami. Dlaczego mi tam pokazują, że na górę jest możliwość włączenia haka, a tak naprawdę nic to jest nie jest warte. Ajajaj. Zaraz to ogarniemy. Obecnie jedyna opcja, żeby jakkolwiek zginąć, to albo od bossów, albo przez grawitację przerażającą. Dobra, zejdźmy jakoś niżej. Ja nie mogę, i pułapek, co się dzieje w tym miejscu? Ale też jakichś nowych wrogów, których totalnie nie kojarzę. A nie są jacyś super straszni. Wrota zablokowane. Ach, kurde, myślałem, że dwa mogę na raz zrobić, a to nie jest tak łatwo. Speedrunnerzy pewnie by wykonali jakimś sposobem. O kurde, ilu przeciwników. Dobra, trzymajcie jeszcze bombę. Ja nie mogę, coś tam w ogóle dzieje. Jakieś hity otrzymałem, niesamowite. A, coś odblokowujemy. A, czyli wrota na samym dole, jasna sprawa. Wydaje mi się, że jeszcze przynajmniej jeden skrót byłby do odblokowania. Zaraz wam pokażę zresztą. Tędy do obrady się przedostać. O kurde, jeszcze jaki wampir przerażający. Jakie ma ataki przerażające. No dobra, jakkolwiek go dokończyliśmy. I tym oto sposobem wydaje mi się, że powinien być save zaraz. A ja tak łatwo, najpierw muszę arenę zwyciężyć. O, skąd ja tyle oberwałem? I
Jeszcze dwa wampiry, naprawdę? Dobra, trzymajcie hity przerażające. Jakieś krwiste lasery. A kiedyś mieliśmy chyba walkę z podobnym minibossem, pamiętam, bardzo dawno temu. Od tamtej pory nie było żadnej walki. Ciekawe. Dobra, dobra, jeszcze wyżej się dostać po coś, nie ma opcji. Tak, i tym oto sposobem mamy skrót na poprzednie tereny, zobaczmy. Dobra, czyli podróżuj, w sumie nie wiem, co ja mam robić. Tak, podróżuj do głównej bazy. Jeszcze jakieś jeden albo dwa poziomy sobie doładujemy. Zwiększę wale. A ja wiem, może w jakiś umysł, żeby był przynajmniej na 20 levelu. Ale wszystko jest drogie. No niestety. Dobra, więc w sumie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Może będzie trochę krótsze, po raz kolejny ruszamy jednak na zupełnie nowe tereny, więc... wydaje mi się, że jednak warto to przedstawić w kolejnym materiale, już dokończyć całą lokację. Więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, no jutra.